Witam Was na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj będzie filmik podsumowujący poprzedni rok. Tak, dobrze słyszycie? Wiem, że jest późno, początek lutego, ale wiecie co, ja mam także w styczniu dopiero tak naprawdę ogarniam takie sprawy. Zastanawiam się, planuję, wyrzucam, czyszczę, sprzątam i tak dalej. Więc tak naprawdę, żeby solidnie zrobić dla Was ten filmik, to dopiero teraz mogę go pokazać. Słuchajcie, jest kilka rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, podzielić się nimi w związku właśnie z nadchodzącym, już trwającym w zasadzie rokiem 2024. Zawsze warto, słuchajcie, trochę zrobić takiej rewizji. Już nie mówię o postanowieniach noworocznych, bo wiadomo, te postanowienia to różnie z nimi bywa, ale po prostu, żeby następny rok był jeszcze lepszy albo w ogóle lepszy, no to zawsze warto pozmieniać parę rzeczy. Szczególnie zaś tematem dzisiejszego filmiku będzie, czego się pozbyć w tym roku, żeby był lepszy niż poprzedni. Także i mam nadzieję, że jesteście ciekawi, o co tu chodzi. No i będzie to dotyczyło właściwie wszystkich sfer życia. Także lecimy, kochani. Oczywiście, jeśli Wam się spodoba ten filmik, to koniecznie polubcie. Będzie to dla mnie ogromne wsparcie. Oraz zasubskrybujcie kanał. Jak widzicie, jestem w nowym outficie, nowo-starym outficie. Właśnie na tym też polega ta rewizja dotychczasowych rzeczy. Postanowiłam zostać, kochani, minimalistką, jak chodzi o ubrania. Tak, brzmi to dziwnie, bo wiecie, że mam dużo ubrań. Natomiast oczywiście nie dotyczy to do kostiumów, nie dotyczy to rzeczy takich, powiedzmy, kolekcjonerskich, które mam tutaj vintage i na scenę, na estradę. Natomiast jak chodzi o moją osobistą garderobę, postanowiłam właśnie ograniczyć. I to jest moja chyba pierwsza rada na ten rok. Ogranicz. Ogranicz wszystko w zasadzie. To się wiąże z wyrzucaniem, ale może nie dosłownie z wyrzucaniem, ale na przykład mamy Vinted, mamy organizacje charytatywne, które zbierają rzeczy, nie tylko ubrania. I bardzo Wam polecam właśnie z początkiem roku, nawet jeszcze w lutym, dlaczego nie, pozbyć się rzeczy, które Wam zagracają życie. Co to oznacza? To znaczy, że kiedyś Einstein bodajże powiedział takie zdanie, że powinniśmy mieć wyłącznie rzeczy, które są piękne lub użyteczne. I to jest złota zasada, którą ja się zawsze kieruję i ona się świetnie sprawdza. Doradzam Wam ją. Jeżeli coś nie jest piękne, nie cieszy Waszych oczu, Waszego serca, nie sprawia, że czujecie się lepiej, albo nie przydaje się Wam na co dzień, naprawdę na co dzień, że używacie tego często, jest to naprawdę rzecz potrzebna, to znaczy, że ta rzecz Wam zagraca życie i ona blokuje energię w domu, może też blokować Was, bo naprawdę są czasem takie rzeczy z przeszłości, które trzymamy, bo nam szkoda wyrzucić. Czasem nie wiążą się one z dobrymi wspomnieniami, niekoniecznie przywodzą na myśl jakieś fajne rzeczy, niekoniecznie dodadzą nam energii, czasem właśnie ją odbierają. I warto takich rzeczy się po prostu pozbyć. Słuchajcie, to naprawdę wiele nie kosztuje, trochę pracy, no bo umówmy się, jest to jakaś tam praca, zrobić takie porządki, ale warto usunąć je z domu. Słuchajcie, ja już to robiłam od jakiegoś czasu, dlatego dopiero dziś też ten filmik, bo robiłam porządki w moich szafach, w moich torbach, uwalniałam się od rzeczy, które są nadmierne albo które naprawdę bardzo rzadko noszę z jakichś tam powodów. Uwalniałam się od gratów w domu tak zwanych, czyli rzeczy tak, zepsutych. Rzeczy zepsute to jest naprawdę blokada energii w domu. Możecie wierzyć lub nie wierzyć w przepływ energii, ale jest coś takiego, że jeżeli mamy w domu graty, rzeczy brzydkie, zniszczone, to gdzieś tam robi się taka energia takiego jakiegoś zastania, takiej starości po prostu. I trzeba się tego, słuchajcie, pozbyć. Przynajmniej taka jest moja rada. Oczywiście Wy będziecie decydować o sobie. Ja uważam, że pozbywanie się tych rzeczy jest naprawdę wręcz niezbędne w życiu. Ja to robię bardzo regularnie. Natomiast też uważam, że nowe rzeczy, fajne rzeczy przychodzą wtedy, jak jest ruch tej energii, jak właśnie część uwalniamy. Idzie dalej. No. Słuchajcie, na przykład właśnie część takich gratów z domu. Miałam na przykład przykładowo w sypialni taką skórę owczą, która już trochę zaczęła się sypać. Takiego czegoś się trzeba pozbyć, słuchajcie. Nie dość, że dodaje nam to roboty, bo jest więcej pyłu, kurzu w domu, to nie cieszy to już. Po prostu to już nie cieszy. To już zaczyna być problemem, obciążeniem.
No i piesek w budzie u sąsiadki będzie się z tej skóry bardzo cieszył, będzie mu ciepło, jest to rzecz naturalna, nawet jak piesek pogryzie tą skórę, to też mu nic nie będzie, prawda? Bo to jest skóra zwierzęca. To był tylko przykład, oczywiście pokazuję Wam przebitki, jak bardzo mało rzeczy mam teraz w szafie, bo naprawdę się wielu rzeczy pozbyłam. Kilka rzeczy Wam tu pokażę, które będę chciała puścić w dalszy obieg, być może coś z tego Wam się spodoba, to na końcu filmiku, a teraz zobaczcie właśnie jak posprzątałam sobie szafę z torbami, zrobiłam sobie segregatory, wszystko ładnie poukładałam, bo czasem nie nosimy pewnych rzeczy, bo ich nie widzimy. Jest tak dużo tych rzeczy, jest taki nawał, nie ma w tym ładu i porządku i po prostu pewne rzeczy są gdzieś tam zagrzebane, choćby były fajne, to po prostu ich nie używamy. No i to jest właśnie ta przebitka. Kochani, pokazuję Wam teraz tutaj szafę, w której zrobiłam przegródki na torby. No i jest bardzo fajny porządek. Tutaj nawet jest jedna taka pusta jeszcze rzecz do wieszania toreb. Są plecaki z tej strony, tu mam takie jeszcze, które czasem używam, wieszaki do czegoś innego. No i wszystko jest ładnie posegregowane. No, teraz się czuję, że mam już posprzątane. No i patrzcie, szafa ogarnięta, spodni mam bardzo mało, a tutaj są sukienki, bluzki i spodnie takie eleganckie, więc naprawdę dosłownie tyle rzeczy. No i paseczki. Patrzcie. Całkiem fajnie to teraz wygląda. Szafa jest stara, ale ma nowy ład. I naprawdę już teraz wręcz mam ochotę wybierać jakieś fajne torebki, dobierać do stylizacji. Dużo łatwiej mi się pracuje, jest to przyjemniejsze, bezwysiłkowe bardziej. Tutaj też pomału robię porządki i też pomału odgracam to miejsce, bo wiecie, w pracowni bardzo łatwo jest zagracić, po prostu dlatego, że się ją codziennie używa, przenosi się rzeczy i tak dalej. Ale też warto sobie posprzątać. Słuchajcie, czyli tak, pierwsza zasada, powtarzam, uwolnij się od tego, co Cię zagraca. Słuchajcie, tak samo dotyczy to ubrania, jak i też bielizny. Pozbądźcie się bielizny z dziurami, zniszczonej, takiej, która Wam, jak ją włożycie, nie sprawia, że czujecie się piękniejsze, że nie jest Wam wygodnie. Wszystko, co jest niewygodne, naprawdę, uwierzcie mi, nawet już lepiej niech wyląduje na tym śmietniku, niż żeby leżało w Waszej szafie. Kolejna kategoria rzeczy do wyrzucenia to są, słuchajcie, rzeczy, które są na nas niedobre w rozmiarze. Ja też ostatnio właśnie rewidowałam takie swoje rzeczy, no i znalazłam sporo rzeczy za małych, oczywiście. Nie ma sensu ich trzymać, bo schudnę. Oczywiście może tak być, jeżeli jakaś rzecz jest bardzo wyjątkowa i faktycznie macie jakiś plan i widzicie, że zmierza to w kierunku, no to oczywiście, że tą rzecz warto zatrzymać. Ale jeżeli to leży już kilka lat i tylko patrząc na to się gorzej ze sobą czujemy, czyli zamiast się czuć lepiej, to się czuje, aha, nadal nie schudłam albo nadal nie mieszczę się w tą rzecz, no to po co to trzymać? Pozbądźcie się tego, noście to, w czym teraz czujecie się piękne, to jest super zasada. Bo jeżeli teraz się czuję piękna, to też będę przyciągać dobrą energię, piękne rzeczy, będę się dobrze czuła i na pewno też kolejny raz przyciągnę coś jeszcze lepszego niż to, czego się kurczowo trzymaliśmy. Także właśnie taka zasada, kolejna. Słuchajcie, jak chodzi o trendy, to również warto się pewnych rzeczy pozbyć. Ja bym się wstrzymała z wyrzucaniem rzeczy super, super jakości, które aktualnie nie są super trendy. Jeżeli to są klasyki, to nie wyrzucajcie ich. Jeżeli są naprawdę super jakości i były to rzeczy, w których się świetnie czuliście, to na pewno warto to zostawić. Ale rzeczy typu jeansy z dziurami, jeginsy, słuchajcie, jeżeli macie jeginsy, których nie używacie do sportu i one leżą i chodzicie w nich do sklepu, wyrzućcie to, serio. Jeginsy to nie jest ani coś, co nam dodaje urody, ani coś eleganckiego, szykownego. I nie wierzę, że ktoś w tym się naprawdę czuje bosko. Nie wierzę w to, bo obcisłe jeansy to owszem, leginsy w formie breechesów, nie o tym mówimy. Mówimy o takich jeansach, które wyglądają jak leginsy, wiecie o co chodzi? Takie z taniego materiału, które się łatwo rozciąga, nie ma zapięć żadnych, bo to się wciąga właśnie jak leginsy, ale wygląda materiał przynajmniej z daleka jak jeans. No, w każdym razie nie jest to ani modne, ani eleganckie. Spokojnie możecie z czystym sumieniem się tego pozbyć.
Moi drodzy, jeżeli jesteście w średnim wieku, tak jak ja, to dziewczyny, radzę Wam się też pozbyć obcisłych, niewygodnych, krótkich sukienek. Nie dlatego, że mam coś do tych sukienek, jak ktoś się w tym super czuje, to okej, ale przychodzi taki moment, że kobieta chce się czuć boginią w swoim ciele. No i wiecie co, obcisła, niewygodna sukienka nigdy taka nie będzie. Zawsze będziemy się musieli w niej kontrolować, że za bardzo podjechała, że tu nam gdzieś, jak siądziemy, jakaś fałdka wychodzi. I no to nie jest eleganckie. Ja czasami noszę krótkie rzeczy, ale wtedy noszę te rzeczy w taki sposób, przynajmniej staram się teraz tak robić, żeby to nie wyglądało jakoś niesmacznie, a szczególnie, żebym nie musiała się w tym niewygodnie i niekomfortowo czuć. Też ostatnio usłyszałam bardzo mądre zdanie: pozbądź się wszystkiego, w czym ci jest niewygodnie. Niewygoda nigdy nie jest elegancka. Czyli jeżeli się w czymś nie czujesz swobodnie, to nie będziesz w tym wyglądać elegancko. Mimo że ta rzecz sama w sobie może być z wysokiej półki, może być elegancka, ale po prostu twoja sylwetka, twoja osoba, twoja emanacja nie będzie swobodna, nie będziesz się ty czuła w tym luksusowo, będziesz się po prostu czuła w tym niewygodnie, sztywno i niekomfortowo, co oczywiście też widać na zewnątrz. Chcemy czy nie chcemy. Także to jest kolejna rada. Wszystko, co niewygodne, odpada. Naprawdę jest tyle rzeczy teraz na świecie, że nawet u mnie w sklepie ewentualnie, że nie musicie trzymać rzeczy, w których się źle czujecie, w których jest Wam źle, niewygodnie i tak dalej. No i oczywiście kolejna rzecz, postanowienia dotyczące zdrowia. Zdrowie jest, jak wiadomo, bardzo, bardzo ważne dla naszego samopoczucia, wyglądu i tak dalej. Dla mnie jest to zawsze takim trochę priorytetem, zająć się swoim zdrowiem. Przyznaję, że nie mam czystego sumienia całkowicie, ale staram się przynajmniej dbać o to, co jem. Często nie mam czasu na zjedzenie dobrego posiłku, staram się myśleć wcześniej o tym, żeby te posiłki przynajmniej wtedy, kiedy je jem, były takie pełne i zdrowe. Wiecie co, jest teraz modna dieta ketogeniczna. Jeżeli to nie jest dieta dla Was, to jej nie zalecam. Natomiast na pewno warto zadbać o jakość jedzenia, o zredukowanie węglowodanów, tych złych węglowodanów szczególnie, bo to nigdy nie jest dobre. Jedzenie tych, wiecie, białych ciast, pączków, dużej ilości cukru, przekąsek słonych, to wiadomo od dawna, że jest niedobre i faktycznie warto sobie to czymś zastąpić, bo trochę nasze ciało, nasz organizm, nasza podświadomość działa tak, że warto sobie coś zastąpić, bo jak nie zastąpimy, to wracamy do złych nawyków. No i ja Wam tu pokażę, jak sobie przygotowuję posiłki takie właśnie niskowęglowodanowe. Nie są to całkowicie w 100% te keto posiłki, które pozwalają nam zregenerować cały organizm, ale jest to jednak, czasem jest to trochę keto, czasem jest to właśnie niskowęglowodanowe. Dbam o jakość tych węglowodanów. Jeżeli już to mąka jakaś orkiszowa, lepsza, rzeczy pełnoziarniste, rzeczy z dużą ilością warzyw, owoców, no po prostu myślę o tym, co jem, bo tym się stajemy. Kochani, no i w związku ze zmianą nawyków na nowy rok, powrót do dobrych nawyków. Moje śniadanie dzisiejsze będzie takie zdrowe. Jedna kromka chleba żytniego, razowego, na to pójdzie awokado i jajeczko z pieczarkami. Takie śniadanie, prawie keto, to jest naprawdę niewiele węglowodanów w tej kromce i to będzie tylko jedna kromeczka. Właściwie tylko po to, żeby jakąś taką, taki zagęszczacz dać temu jedzeniu. Mogłabym oczywiście bez, jeść po prostu jajko i awokado, też jest super. Ale dzisiaj mam ochotę na trochę więcej energii, troszeczkę kalorii, bo jest zimno i mam dużo do zrobienia. Więc dzisiaj taka wersja. Zaraz zobaczycie gotową kanapeczkę. No i tak to, kochani, wygląda. Tutaj jest jajeczko z rozpłyniętym żółteczkiem. Najlepsza rzecz do takiej kanapki na ciepło. I oczywiście kawusia. No i smacznego. Mam nadzieję, że też macie coś pysznego i zdrowego do jedzenia. Kawusia jeszcze w świątecznym kubku. Moi drodzy, no i kolacja. Dzisiaj taka dietetyczna. Pasta rybna robiona w domu. No są takie po prostu sardynki z serkiem, z jakimiś przyprawami. No i żytni chleb
bez drożdży, awokado i taka pasta. To jest bardzo pyszne. Ja jeszcze sobie trochę na to daję cytryny na to awokado i trochę soli, żeby to było takie bardziej wyraziste. Smacznego na dobry rok. To takie krótkie przebiteczki dla tych, którzy się interesują dietą. Ja oczywiście tutaj dużo nie zdążyłam nagrać. To są nagrywki co najmniej sprzed tygodnia, nawet półtorej być może, bo długo się już przygotowywałam do tego filmu. Także zachęcam Was też do zadbania o tą dietę, a niedługo pokażę Wam produkt. Prawdopodobnie pokażę Wam produkt, przynajmniej który będzie Wam też mógł pomagać się nawadniać w odpowiedni sposób i właśnie tworzyć te dobre nawyki zdrowotne nawadniania organizmu, dawania organizmowi odpowiednich ilości minerałów i tak dalej, substancji. Mam nadzieję, że z tego coś wyjdzie, więc już teraz zapowiadam, a na razie mówię Wam, bierzcie ze sobą albo termos z piciem, albo butelkę. Najlepiej szklaną, bo powiem Wam, że ja od dawna mam już teraz szklaną butelkę. Co prawda jest trochę za duża, szczerze mówiąc, ciężka, ale posiadanie ze sobą swojego picia, a nie picie byle czego, gdzie popadnie, robi dużą różnicę. Słuchajcie, dochodzimy do momentu, kiedy chcę Wam pokazać rzeczy, które uwolniłam z mojego życia w tym momencie. Pewnie będzie ich w ciągu roku jeszcze trochę, ale na ten moment jeszcze jedna rada związana z wyrzucaniem. Jeżeli wyrzucacie coś, dużo rzeczy i robicie miejsce, no to warto sobie może sprawić coś nowego, coś w czym się super czujecie. Wiecie co, ja od dawna szukałam spodni Palat, co miałam właśnie im pokazać Wam. I kupiłam świetne nowe z metkami spodnie z Zary, pokażę Wam, bo tu jeszcze nie urwałam specjalnie metki. Spodnie z wiskozy w takim stylu właśnie, ja bardzo lubię taki styl, palazzo, bardzo modne, teraz szerokie nogawki. Teraz sobie włożyłam bluzkę do środka, co wiem, że w tym momencie trochę pogrubia biodra, ale nie przejmujemy się, za chwilę zobaczycie te spodnie w nowych stylizacjach. W każdym razie w fajnym kolorze beżu, takim kremowo-beżowym. Na lato, na wiosnę będą idealne, no i dają mnóstwo możliwości modnych stylizacji, czy z żakietami, czy z bluzkami. Przeprosiłam się z bluzką, którą miałam w sklepie z wełny, która jest bardzo ciekawa. Być może nie jest na mojej sylwetki, bo ja mam dość szerokie ramiona, ale chciałam Wam pokazać, że czasem warto przemyśleć pewne style. Jak przychodzą nam nowe rzeczy, to czasem stare rzeczy zaczynają być bardziej funkcjonalne, bo mamy nagle coś, co do tego po prostu pasuje. No i właśnie ta bluzka w takim szaro-beżowym, tutaj takiej szaro-beżowej bieli z czernią do moich nowych spodni, jak najbardziej. Bardzo łatwo można zmienić stylówę i po prostu dać sobie też bluzkę, która jest akurat wąska na dole, na wierzch, też fajnie. Można też związać pas. Pobawcie się stylizacjami, zobaczcie, w czym czujecie się super. Co sprawia, że macie właśnie więcej energii, warto w to zainwestować nawet jedno popołudnie, pomierzyć swoje rzeczy, zastanowić się, co wyrzucić. Ja oczywiście mogę też pomóc, bo też zajmuję się tym na co dzień, mogę Wam taką usługę stylizacyjną, jak czyszczenie, sprzątanie szafy zaproponować. Jeśli ktoś chciałby, żeby inna osoba doradziła w tym, co jest fajne, co jest też teraz na topie, co jest stylowe, a co ponadczasowego warto sobie zostawić. W każdym razie jestem zachwycona tymi spodniami, bo naprawdę są bardzo uniwersalne. Wiecie co, zapłaciłam za nie prawie tyle, co za nowe spodnie, no bo są to nowe spodnie z całkiem nowych trendów, bardzo fajne w pasie tutaj. Widzicie? O, całkiem dobrze to wygląda. Mi się wydaje, że ta bluzka lepiej wygląda na wierzch niż do środka, ponieważ niestety ona jest tutaj z takiego grubego materiału, dodaje centymetrów w biodrach, ale o, ciekawa stylizacja, inna na pewno z traperami. Będą jak najbardziej te spodnie też pasować do fajnych szpilek, do butów takich nawet mokasynowych. Naprawdę są mega uniwersalne, więc bardzo się cieszę. Z ostatniego hola też spódnica szeroka będzie super przydatna w nowym sezonie. Będę na pewno ją używać w wielu stylówach. Tymczasem taki zestawik dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, ale jak dla mnie te spodnie to jest strzał w dziesiątkę, zdecydowanie. W zasadzie to jest taka główna rzecz, którą sobie kupiłam dla siebie w zasadzie w cenie nowej, bo one wyszły, słuchajcie, około 130 zł z wysyłką, czy nawet 140. No więc tak jak mówię, no praktycznie jak z wyprzedaży, takiej normalnej wyprzedaży w Zarze,
bo to są zerowe spodnie, ale nie żałuję ani złotówki, bo są, no po prostu są superowe, słuchajcie. Pokażę Wam teraz, że możemy też dokupić sobie jakiś element modowy. Tutaj mam kamizelkę, która jest trochę za mała, ale pokazuję ją Wam, bo będzie do sklepu. Być może się Wam spodoba. Kamizelka jest w najnowszych trendach, wiadomo, teraz kamizelki są bardzo modne i możemy ją nosić jako podkoszulek też, ale ona tutaj jest bardzo, bardzo obcisła na mnie, więc ja pokazuję Wam tylko, że kamizelka może być też elementem takim modelującym inne ciuchy, może być super pomysłem na zakup na ten rok. Słuchajcie, jeżeli na przykład chcecie odmienić sobie teraz stylówę, tak jak mówię, ona jest akurat w rozmiarze 34 i widać, że jest za mała, to zakupienie sobie na przykład nowych, modnych spodni czy jeansów w nowym, nowoczesnym, modnym teraz stylu i na przykład fajnej kamizelki uniwersalnej, pasującej do wszystkiego, czy to będzie jasna, szara, kremowa, czarna, to już nie ma znaczenia. I zakupienie sobie takiej właśnie kamizelki może Wam rozwiązać wiele problemów modowych, może odmienić i unowocześnić naprawdę wiele stylizacji. Włożenie kamizelki na bluzkę już sprawia, że stylowa będzie dużo bardziej modowa, a na przykład włożenie kamizelki jako t-shirtu w lecie będzie w ogóle bardzo modnym trikiem i trendem w tym roku. Także jest to na pewno do przemyślenia, zakupienie sobie modowej kamizelki. Bardzo dużo teraz kamizelek schodzi, zauważyłam w sklepach i na Vinted. Ja miałam zaobserwowanych chyba 5 i z tego 3 już się sprzedały, także jest to produkt rozchwytywany. Bardzo żałuję, że to jest taka mała, bo bardzo mi się podoba jej i krój, i styl, i jest też z tyłu fajnie zrobiona. No ale niestety, jak widzicie, jest to na mniejszy rozmiar. Jeśli ktoś z Was chciałby taką nowiutką kamizelkę z fajnym składem, to Wam bardzo ją polecam. Już Wam pokazuję tu konkrety. Jest to cameo, więc naprawdę fajnie. Bardzo ładnie zrobiona kamizeleczka z podszewką. Składzik też Wam podam. Poliester z wiskozą i elastanem. Słuchajcie, jest to rozmiar 34. Śliczna kamizelka. Kamizelka jest nowiutka. Naprawdę piękny materiał. Także Wam polecam. Bardzo fajną spódnicę też dzisiaj chcę Wam pokazać, która jest do odsprzedania i jest to rozmiar też 34, mogłaby nawet być w zestawie z tą kamizelką. Słuchajcie, jest to spódnica 100% wełna, vintage, widzicie? Mondi chyba się to nazywa. I tak, pure new wool. Podszewka z acetatu, też super, wiskozowa podszewka, patrzcie jaka super spódniczka ołówkowa. Z wysokim stanem, w takim naprawdę modnym stylu, ze szlufkami na pasek. Piękny, piękny, piękny materiał, naprawdę śliczny. Także ta spódniczka jest taka, słuchajcie, w stylu do za kolanko. Idealna do obcasa, nawet niewielkiego. No na mnie jest za wąska, czyli to jest taka spódnica typowo 65 około w pasie, dość wąskie biodra, więc trzeba mieć rozmiar 34 na pewno. O, widzicie, jaki super byłby zestaw. Kamizelka w rozmiarze 34 i spódniczka, do tego fajna koszula, bo teraz są takie nietypowe koszule modne, na przykład z jakimiś ciekawymi rękawami, z przestrzennym kołnierzykiem na przykład, albo coś takiego. I już mamy super modny zestaw. Mam też kurteczkę skórzaną, która jest też taka dosyć mała. Niestety ta kurteczka ma takie drobne przebarwienia, można sobie to dać do czyszczenia oczywiście. Natomiast ja ją będę niedrogo odsprzedawać. No nie jest to mój kolor, jednak te beże, mimo że to jest ładny odcień beżu, to nie jest do końca moja bajka i nie będę szła po prostu w kierunku kupowania dużej ilości beżu. Beży. Takiego coś bardzo wygodnego, skórka naturalna, z kołnierzykiem rozkładanym, fajna na wiosnę, można oczywiście wywijać rękawki sobie, teraz te wywijane rękawki są bardzo modne. Taka kurteczka, przyjemna, mięciutka skóra bardzo, słuchajcie. Tam ten, tak naprawdę to tak bardzo nie widać tych plamek z tyłu, takich niewielkich, mi to w ogóle nie przeszkadzało, natomiast no ja nie z tego powodu się pozbywam, tylko z powodu właśnie ograniczenia ilości ciuchów do takich, które naprawdę na co dzień często noszę. Kolejna rzecz do odsprzedania to jedna z tych sukienek tweedowych, które były w filmie i to jest naprawdę fajna sukienka, Aksara Paris.
z wiskozą. Jest w stylu takim naprawdę bardzo ładny ma krój, ma kieszenie. Bardzo fajna kolorystyka też, jest twarzowa. Fajnie wygląda, jak ktoś takie sukienki lubi na przykład na wizytowo. Albo w ogóle dobrze się czuje w takim stylu Chanel, no to ta sukieneczka moim zdaniem jest świetna i do tego jest marynara, którą Wam pokazywałam niedawno. Zaraz Wam pokażę. Nie marynara, tylko żakiecik idealny do tej sukienki. Zaraz Wam się pokażę w tym zestawie. I no pozbywam się tego, bo mam drugą Chanelkową sukienkę. Mam też różne żakiety i kurtki teraz, więc już wiecie, na pewno nie będę nosić aż tyle takich tego typu sukienek, bardziej takich eleganckich w tym samym stylu, prawda? To było na potrzeby filmu Chanel, ale naprawdę super fajna sukienka, patrzcie jak ładnie wykonana. To jest rozmiar 36. 36, 38, być może 36. Typowe 36, na 34 będzie za duże, na 38 może być za małe, więc polecam osobom, które mają podobne wymiary do mnie, bo ona jest na mnie dobra ta sukienka. Kolejne rzeczy, które są tak piękne, ale niestety bardzo, bardzo rzadko je noszę. Właśnie głównie ze względu na mój tryb życia i no powiem Wam, że to jest, ten zestaw naprawdę jest przepiękny. Spódnica z Gwatemali, La Dama, z bawełny. No w cudownych wzorach, patrzcie. To jest ta spódnica taka, też jest to spódnica na 36 zdecydowanie. Ona ma gdzieś około 66-68 max w talii. No i zobaczcie na ten materiał. Piękna, ona jest w takim stylu ludowym jakby, jest bardzo gruba. Ma tutaj takie grube, gruby panel, taki jakby haftowany. Przepiękna spódnica, będzie fajna też dla osób, które mają wąską talię, ale też taką sylwetkę, którą chcielibyście troszkę bardziej zaokrąglić, że nie wygląda się płasko w czymś. Super piękna spódnica. I do tego jest sweter od Odmoli, marki Odmoli. Ja tutaj dołożyłam nawet gratis piękną, szklaną, włoską broszkę, taką w stylu agrafkowym, bo pasuje do tego. I to jest żakiet 100% wełna. Przesuperowy żakiet. Pokażę się Wam oczywiście. Naprawdę ten zestaw jest przepiękny. Zobaczcie na te detale. No to w ogóle te rzeczy od Odmoli są nie tylko drogie, ale też naprawdę niesamowicie unikatowe. Trochę mi żal, powiem Wam, ale stwierdziłam, że to zupełnie nie ma sensu, żeby to leżało, a może ktoś po prostu będzie mega zakochany w tym i to będzie jego ulubiony ciuch. Zawsze dochodzę do tego wniosku, że zawsze może się znaleźć osoba, która coś tak pokocha, że no, że szkoda, żebym ja to trzymała i żeby to się po prostu marnowało i włożyłam to raz w roku, bo miałam to na sobie, ale naprawdę to jest rzecz, którą miałam na sobie jeden raz w tym roku, więc no nie ma sensu. Tutaj widać, że jest markowa to rzecz. Zobaczcie sobie, jak nie wierzycie, albo jak nie znacie firmy Odmoli, jakie super rzeczy, jakie drogie rzeczy to są. Także świetny komplecik, na przykład do jasnego golfika, czeka na Was. Także dzisiaj fajne pereł. Mam tu jeszcze jedną naprawdę świetną rzecz też. Żakiet, który się też go pozbywam w bardzo modnych trendach Old Money teraz. Piękny z wełny żakiet. Już Wam powiem, bo tu jest gdzieś metka. Od marki Hobbs w ogóle. Rozmiar niby 36-38. 100% wełna. I to jest żakiet w takim naprawdę modnym cropped stylu. Przepraszam, strasznie się obrał, bo tu widzicie, tu mi fruwa, fruwa mi wełna tutaj. Piękny, krótki żakiet w super wzór z guzikami aksamitnymi. No i on ma taki z przodu jest jakby zaostrzony. Jak się go nie zapnie, to robią się takie trochę jakby frakowe dzióbki tutaj. Ale naprawdę piękna rzecz, którą właśnie znowu noszę tak rzadko, że mi jej szkoda. A teraz są trendy na te cropped rzeczy, na przykład do szerokich spodni czarnych. Taki krótki żakiet będzie mega modowy i będzie pięknie wyglądał. Bardzo Wam polecam. Spokojnie na 38 też to będzie. Zobaczycie w stylu. Kolejna jeszcze propozycja. Z tą sukienką modowo-koszulową, że tak powiem, z ostatniego hola, której Wam nie pokazywałam, bo zostawiałam ją na dziś właśnie. Taka niespodzianka. Zapowiedziana. No i eksperymentujmy. Eksperymentuję teraz ja z wąskimi spodniami do kostki, z botkami. Mogą być też trapery jak najbardziej, pasek.
Można oczywiście bez paska też próbować i różne wersje, w ogóle słuchajcie, z różnymi butami, co będzie wyglądać fajnie. Jestem ciekawa, co sądzicie o tym trendzie? Ja mam cały czas mieszane uczucia, może jest to nawet fajna stylowa, może jest to ciekawy look. Nie mam jeszcze takiej wyrobionej opinii o tym, dajcie znać, co wy sądzicie, może inne buty spróbujemy teraz. Dla mnie to jest trochę przebieractwo, już tak szczerze wam powiem. Może dlatego, że ta sukienka koszula jest po prostu dosyć ozdobna sama w sobie. Może akurat tutaj wystarczyłyby jakieś modowe rajstopy fajne i trapery i wtedy byłoby trochę mniej przebrane, ale słuchajcie, to jest jeszcze jedna rada po prostu. Eksperymentujcie, przymierzajcie, próbujcie przede wszystkim nowych stylów. Róbcie próby, nie trzeba kupować, albo są sklepy, gdzie możecie kupować wysyłkowo, mierzyć w domu, poeksperymentować i jeżeli nie odpowiada, odesłać. Czemu nie? Próbujmy. W sklepie możecie mierzyć nieograniczoną ilość przymierzalni, a potem sobie wziąć tylko to, co wam pasuje. Także warto nawet wybrać się na coś takiego, żeby wypróbować nowe zestawienia i nowe trendy. I kochani, na dzisiejsze wyprzedaże mojej szafy to tyle. Bardzo serdecznie wam polecam zrobić sobie taki remanent domowy, oczyszczanie. Po prostu zróbmy miejsce na nowy rok. Zróbmy temu nowemu rokowi i wszystkim szansom, które się z nim wiążą, miejsce w naszym życiu, w naszym sercu i w ogóle w naszym domu też. Kochani, pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych haulach i filmikach. Niedługo będą też naprawdę ciekawe propozycje dla was, propozycje modowe, propozycje od super jakościowych marek. Pozdrawiam was, cześć!